Kasia Cichopek w 40. Urodziny klęczy pod krzyżem w Jerozolimie i gorliwie się modli? Wiemy, o co prosiła Boga? Katarzyna Cichopek 7 września obchodzi 40. urodziny. Prowadząca Pytanie na Śniadanie nie planowała hucznej imprezy. Chciała ten dzień spędzić w zupełnie inny sposób. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcia z Jerozolimy. To właśnie tam, w skupieniu i modlitwie, przeżywa ten wyjątkowy dla niej dzień. Dla celebrytki 40. urodziny okazały się czasem przemyśleń. Szczególnie ostatnie miesiące wywróciły jej życie do góry nogami. Byliśmy świadkami niełatwych wydarzeń w życiu Cichopek. Skandal, który wybuchł wokół jej małżeństwa z Marcinem Hakielem, śledziła cała Polska. Najpierw w marcu tego roku para poinformowała o rozstaniu. Później tancerz w programie Miasto Kobiet ujawnił, że Kasia go zdradziła. To musiało się skończyć na sali rozpraw. W sierpniu dostali rozwód. Rozstanie całkowicie zmieniło życie ich i ich dzieci. Prowadząca Pytanie na Śniadanie wyprowadziła się z ich wspólnego mieszkania i na nowo budowała swoje życie. Tancerz rzucił się w wir pracy i poznał nową partnerkę. Tak świętuje urodziny Kasia Cichopek. I do tej pory Kasia nie zdradzała swoich planów związanych z 40. urodzinami. Wiadomo było jedynie, że nie planuje hucznej imprezy. Teraz okazało się, że prezenterka pojechała do Jerozolimy. To właśnie tam zamierza przemyśleć swoje dotychczasowe życie i modlić się o błogosławieństwo na kolejne lata. Widok Cichopek klęczącej pod krzyżem jest dość zaskakujący. Biblijne 40 dni to symboliczny okres kłopotów i trudności. Moją 40 postanowiłam spędzić właśnie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, by dziękować za czas trudów i kłopotów. Za miłość najbliższych i wasze wsparcie oraz prosząc o naukę i błogosławieństwa na dalsze życie jako kobieta, córka i matka. Napisała Cichopek na Instagramie.